Witam na spotkaniu z panem Andrzejem Wilkiem, podczas którego będziemy mogli zapoznać się z prezentacją pod tytułem Zachodni Okręg Wojskowy, nowe oblicze Armii Rosyjskiej u granic RP. Naszym gościem jest pan Andrzej Wilk, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, któremu oddaję głos. Dobry wieczór państwu. Dziękuję przede wszystkim organizatorom za zaproszenie i powiem szczerze, żeby tak nie przedłużać, ale zacząłbym od małej dygresji. Od jakiegoś tygodnia jestem zupełnie odłączony od tematu Rosja. Głupim przypadkiem wrzucono mi taki temat, że słuchaj, wiesz, skończył się przetarg, został rozstrzygnięty przetarg na samoloty bojowe dla lotnictwa indyjskiego i prezydent Sarkozy się bardzo cieszy. I wiesz co, i co na to Niemcy, jak tam Angela? W ośrodek się zajmuje się studiów wschodnich niby, ale od ładnych kilku lat się zajmujemy również Niemcami, a ja jeszcze się zajmuję ogólnie problematyką wojskową, także to pytanie zostało skierowane do mnie i tak przez kilka dni tak coraz bardziej zaczęliśmy się wgłębiać, no już wcześniej mając jakieś swoje wiedzę i przemyślenie. Obronność niemiecką głównie w niemiecki przemysł zbrojeniowy, który najbardziej chyba ucierpi na tym braku sukcesu, czy na sukcesie francuskim. I taka konkluzja, takie rozpoczęcie tego, być może jest wysoce prawdopodobne, że w najbliższych latach zdarzy się tak, że głównym partnerem do współpracy zbrojeniowej czy wojskowej z Niemcami będzie Federacja Rosyjska. Ponieważ coraz mniej jest chętnych do tej współpracy, do tejże współpracy ze strony innych państw zachodnich. A dlaczego coraz mniej jest? To tak właśnie prowadzi o Niemców. Znaczy, co ważniejsi produkują ją sami. Nie tylko Niemcy ją produkują. I w trudnych czasach jednak liczy się doświadczenie, większe doświadczenie niż to mieli Niemcy. A też z tych państw, które się podnoszą, które od, można powiedzieć, że od zawsze były w jakiś sposób związane z Niemcami, jak Turcja, to też te państwa mają swoją ambicję i coraz więcej starają się produkować sami czy u siebie. Ewentualnie patrzeć bardziej dalej w przyszłość i jednak kłaść nacisk na współpracę z Amerykanami niż z Niemcami, którzy oferują w tej chwili jako jedyni na świecie w sumie oferują samolot czwartej generacji. Bez jakichś gruntowniejszych przewodów. To taką może dygresją skończyłem. To jest jedna ciekawostka. Czy ktoś z państwa zgadnie w ostatnich 5-6 latach, jaki był główny odbiorca niemieckiego uzbrojenia? Rosja. Grecja. Grecja. No, dawali na kredyty. Tam swoje pieniądze mają jeszcze. Także to też taka ciekawostka odnośnie obecnej sytuacji w Grecji. A jak wielką skalę to jest? No, między innymi 500 leopardów kupili ponad. No, no, armia grecka jest bardzo silna. 500 leopardów? 503 leopardów. Po co to wszystko? Turcja. To jest tylko pytanie, czy to aby na pewno Turcja, czy aby potrzeba w ramach współpracy w strefie euro. W strefie jakiej? Euro. Czy wydanie pieniędzy, czy co? Także teraz przeszedł do tematu takich kilka tych uwag zasadniczych. Po pierwsze, wszyscy mamy jakieś doświadczenie, tutaj już poruszałem ten temat, zdajemy sobie sprawę, że Rosja to jest Rosja, jak to sto kilkadziesiąt lat temu mówił kanclerz Otto von Bismarck. Armia rosyjska nigdy nie jest na tyle słaba, na jaką wygląda i nigdy nie jest na tyle silna, na jaką wygląda. Jest to może truizm, ale to się nie zmieniło, to cały czas funkcjonuje. I w Rosji nadal są jednostki jakieś w środku Syberii, o których car i Bóg dawno zapomnieli, o których od czasu do czasu pojawią się informacje, że tam tylko się zlitować i im paczki wysłać. No ale też jest sytuacja, jest duża zmiana i tą dużą zmianę, jaka nastąpiła w czasie ostatniej dekady w sumie w Rosji, to nie jest tak, że reforma w sumie armii rosyjskiej zaczęła się 2 czy 3 lata temu. Ona się zaczęła praktycznie z drugą wojną czeczeńską. Tutaj mam na myśli drugą Federację Rosyjskiej Wojny Czeczeńską, a nie Rosji jako takiej. Czyli tą już putinowską, nie jelcynowską.
I to, jaką ewolucję przeszła już armia rosyjska przez te ileś lat, najlepiej obrazuje właśnie porównanie tejże wojny czeczeńskiej, drugiej, z wojną gruzińską, żeby to wskazać, z czym mieliśmy do czynienia i właśnie jaka armia rosyjska przystąpiła do obecnej fazy reform. Tutaj proszę popatrzeć na tą tabelę, czy te cyfry są nieczytelne, no to już ojej. Trzeba przeczytać. Poradzenia, no to w każdym razie tutaj jest, no, można powiedzieć, że o ile w Czeczenii zostało zaangażowanych w samej Czeczenii około 60 tysięcy żołnierzy w całej fazie konfliktu bezpośrednio na terytorium Republiki, o tyle w Gruzji na obu teatrach działań w Abchazji i w Osetii tych żołnierzy rosyjskich było około 15 tysięcy. Przy jeszcze mniejszym zapleczu. W sumie to wojska Północno-Kaukaskiego Okręgu Wojskowego w czasie wojny czeczeńskiej liczyły około 100 tysięcy żołnierzy. W 2008 roku, w okresie wojny gruzińskiej, około 70 tysięcy. I to jest spadek, to jest znaczący spadek użytych i potencjalnie możliwych w krótkim czasie do użycia wojsk rosyjskich. Natomiast znacząco zmieniły się siły nieprzyjacielskie. Trzeba pamiętać, że w Czeczenii mieliśmy do czynienia, nie tak jak wszyscy się przyzwyczailiśmy, że to jest partyzantka, tylko w okresie jesień 1999, zima 2000, mieliśmy do czynienia z regularną armią Republiki Czeczenii, która ta armia miała nawet swoje lotnictwo wojskowe. Tam kilkanaście maszyn starszych, ale jednakowoż miała. Śmigłowce, bojowe wozy piechoty, czołgi. Także ta armia była, no, dosyć przyzwoicie wyposażona i tychże żołnierzy regularnych czeczeńskich było około 10-12 tysięcy żołnierzy. Przeciwko Rosjanom wystąpili w sierpniu 2008 roku Gruzini, w których armia liczyła blisko 30 tysięcy żołnierzy i jak na tamten region w sumie uzbrojeni po zębie. Co trzeba powiedzieć, że nawet z tak sobie przeprowadziliśmy symulację, to w sumie czeski T-72, którego mieli do dyspozycji żołnierze gruzińscy, jednak znacząco przewyższał sowiecki T-72, który wjechał do tejże Gruzji praktycznie w takim stanie, no może wyremontowany, bo przyszły pieniądze, ale w takiej samej wersji, w jakiej wjechał 8 lat wcześniej do Czeczenii. Także tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że trafili również na zdeterminowanego do pewnego momentu nieprzyjaciela Rosjanie, na lepiej uzbrojonego, liczniejszego, sami znacznie mniej sił zaangażowali do konfliktu. Następna rzecz. O ile do konfliktu czeczeńskiego Rosjanie ściągali jednostki, kompletowali z różnych pułków, batalionów, mniej więcej tak jak to u nas się dzieje, żeby wysłać coś na misję do Afganistanu. Nie pojedzie przecież kompletna jednostka, bo nie jesteśmy w stanie wysłać całej jednej jednostki. Także mniej więcej tak to wyglądało w Rosji, że to było kompletowane praktycznie ze wszystkich 6 ówczesnych okręgów wojskowych i do Czeczenii skierowano w sumie 14 dywizji i brygad takich polepionych z całej Rosji, z jednostek z całej Rosji. Przeciwko do działań w Gruzji skierowano właściwie tylko jednostki z Północno-Kaukaskiego Okręgu Wojskowego, floty czarnomorskiej i wojsk powierzchno-desantowych. To był oczywiście jeden okręg wojskowy. 6 związków taktycznych zostało użytych z jednostkami powierzchno-desantowymi, 4 brygady. I to jest też już zupełna różnica. Poza tym zostały użyte konkretne związki taktyczne, nie jakieś coś polepionego z jakichś batalionów, pułków, kompanii, tylko takie jednostki, jakie były, takie do tej Osetii, czy później do Abchazji wjechały. Też różnica niesamowita, jeżeli chodzi o czas trwania regularnych działań bojowych, to jest 6 miesięcy działań powierzchnych nad Czeczenią w trakcie działań regularnych. Nie mówię później jeszcze o wojnie partyzanckiej. To znaczy tutaj odcinamy to, jak to swojego czasu pewien premier określił, grubą kreską. I mówię, porównuję tutaj działania regularne w jednej i drugiej wojnie i działania na lądzie 5 miesięcy, natomiast tutaj działania na lądzie 3 dni w konflikcie gruzińskim realnie. Mówi się wojna 5-dniowa, tylko 2 dni to właściwie to były działania w powietrzu. Później już. Natomiast działania na lądzie trwały realnie 3 dni. Jest pytanie, czy gdyby
Gruzini postanowili bronić się dalej. Przy takim układzie sił i środków pozwoliliśmy sobie swojego czasu z kolegami na symulację. Tak, no hobbystycznie oczywiście, no nikt w Polsce takiej symulacji nie zamawiał i nie zamówi jeszcze chyba, ale jakieś 2 tygodnie by zajęło Rosjanom przy zaangażowaniu w sumie podobnych sił. Większość jednostek rosyjskich ściągniętych na teatr działań wojennych w ogóle nie wzięła udziału w walkach, między innymi brygady Szczeczenki. One nie wzięły już udziału w walkach. A tam później po północnej Gruzji to różnego rodzaju kaukaskie psy wojny grasowały, ale to w zupełnie innym celu i w zakresie na pewno nie żeby walczyć z Gruzinami, raczej żeby zarobić dodatkowo. I także no, 2 tygodnie i tutaj można powiedzieć, że zdrowy rozsądek, nie wiem czy to zdrowy rozsądek ambasadora USA w Tbilisi, czy zdrowy rozsądek samego Saakaszwilego, że nakazał odwrót. Zresztą jak już nakazał ten odwrót, to widać było, że bardzo krucha jest wśród Gruzinów ta dyscyplina. Oni byli zdeterminowani, ale do momentu, dopóki im szło, ich było nawet stać na wykonanie przeciwuderzenia zagonu pancernego. To jest no, naprawdę niesamowite, ale okazało się, że są jednak pod względem wyszkolenia, pod względem przygotowania, mieli lepszy sprzęt, jednak Rosjanie byli bardziej zdeterminowani, ewentualnie jednak trochę lepiej wyszkoleni, to obie strony się przygotowywały do tej wojny. Tutaj też jest różnica w wyszkoleniu rosyjskim, co się zmieniło. Do Czeczenii to wjechali ludzie, którzy faktycznie tam się uczyli walczyć. Bardzo nieliczni mieli jakieś doświadczenie bojowe, natomiast już w Gruzji w 2008 tam wjechały jednostki rosyjskie, które co najmniej od 3 lat, rok do roku ćwiczyły na poligonach w starcie z armią gruzińską. Także tak krótko, nie chcę tutaj opowiadać o całym konflikcie, chodzi mi o jakieś podsumowanie i straty. Co to można powiedzieć o stratach? Oczywiście, gdyby wojna gruzińska z Gruzją potrwała dłużej, straty rosyjskie byłyby większe. Należy jednak zwrócić uwagę, że tam to jest 71 ofiar, czy tam 74 według źródeł jakichś późniejszych żołnierzy rosyjskich. Połowa z nich to są żołnierze batalionu, tak zwanych sił pokojowych w Tsumbar, który przez 1,5 dnia walczył w okrążeniu. Mogli się poddać, walczyli, nie dopuścili, przetrwali i to też jest, coś wskazuje na zmianę jakąś w armii rosyjskiej i też jest, czy zgadzamy się od razu na pytania z sali, czy może tak będzie ciekawiej? Ja nie wiem, jaka tutaj jest procedura. Może najpierw tak porozmawiajmy, znaczy niech pan przedstawi może wykład, a potem na pewno będzie mnóstwo pytań. No dobrze, no to jedziemy dalej. To tak mniej więcej. Proszę się, może okaże, że za 10 minut jeszcze ciekawiej będzie. Wskazałem tutaj różnicę. Armia rosyjska, tak jak... Jakie były straty gruzińskie? Straty gruzińskie w zabitych? Żołnierze. Około 200. Tutaj teraz przechodzę do uwarunkowań tych zmian. Najpierw oczywiście to jest zachodni okręg wojskowy, do niego przejdę dalej, ale to jest też jakaś okazja do przedstawienia właściwie całokształtu zmian, więc trudno mówić o tych zmianach, nie zaczynając od ich uwarunkowań. No, na pewno Rosjan stać na zmiany, stać na modernizację armii, stać na reformę. Ona w różnych warunkach różnie im wychodzi, w każdym razie jedno jest ważne, tak jak Napoleon kiedyś powiedział, do prowadzenia wojny, czy w ogóle do armii potrzeba pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Rosjanie od wielu lat te pieniądze mają. Ceny ropy naftowej, gazu ziemnego, jakie się kształtują, wszelkie prognozy wskazują, że te pieniądze nadal będą mieli. Tutaj ciekawostka taka, że już Rosjanie kilka lat temu, w 2006, przygotowując pierwszy program modernizacji technicznej sił zbrojnych, program uzbrojenia, już założyli 3-letni spadek cen ropy, dekoniunkturę na rynkach ropy naftowej. W tym programie wtedy już mieli odłożone na utrzymanie takiej wysokości budżetu po 150 miliardów dolarów. W tej chwili rezerwy rosyjskie są, jak dobrze pamiętam, 3 na świecie. To jest, łącznie ze wszystkimi funduszami, to jest około 6 czy ponad 600 miliardów dolarów. To są rosyjskie rezerwy. Także dekoniunktura czasowa, oni sobie mogą po prostu w najgorszym wypadku pozwolić na czasową dekoniunkturę.
No ale to, co się dzieje na rynkach ropy, gazu, no to, to tutaj ja tylko mogę popatrzeć na statystyki, na cenę baryłki, na cenę na stacji benzynowej. Natomiast podejrzewam, że w fundacji jest wiele osób, które zdecydowanie się na tym znają lepiej. Przeszedłbym do drugiej rzeczy. Dlaczego plusy i minusy społeczno-gospodarcze? Tak określiłem ten punkt. Ponieważ to, co jest sprzyjające, jest też momentami niesprzyjające. To jest zarówno nastawienie społeczne. Nastawienie społeczne paradoksalnie, jak na, zależy jak na to patrząc, i przeszkadza, i pomaga profesjonalizacji, uzawodowieniu sił zbrojnych. Nadal są duże siły, które cieszą się tam jednak w Rosji poparciem społecznym, które sobie nie wyobrażają tego, żeby przejść do armii całkowicie zawodowej. Armia z poboru, przy całym narzekaniu, czasami się zastanawiam, czy nie jest to też specjalnie prowadzona polityka, żeby w Rosji zdyskredytować nam armię z poboru jeszcze bardziej, bo są wyciągane naprawdę, jak tylko coś się zdarzy, to jest coś, co w czasach sowieckich by było nie do pomyślenia i teraz jest w Rosji czasami nie do pomyślenia. Bo jeżeli coś się na przykład wydarzy i jakaś wpadka służby wywiadu zagranicznego, w Rosji jest momentalnie zatuszowana, nikt złego słowa nie powie, nie ma szans, żeby w ogóle ktoś poruszył taki temat. Natomiast jest jakieś przyzwolenie na wytykanie wszystkich błędów i wypaczeń, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o reformę funkcjonowania sił zbrojnych. To jest na porządku dziennym. Wszystkie media, politycy się nie wstydzą, nakręcają. Są wszystkie przypadki, są sprawozdania robione, ile to postępowań było za Zjedowszczynę. Także tutaj to jest trochę schizofreniczne. I równocześnie jest dosyć dużo, ponad połowa Rosjan, i to przez tak zwane niezależne, przynajmniej postrzegane na Zachodzie jako niezależne, na przykład Lewada Centrum, ośrodki, to sobie nie wyobrażę, że w Rosji mogłaby być armia tylko zawodowa. To jest, no także to jest pewna schizofrenia i jest jeszcze plusy, minusy społeczno-gospodarcze. Podobna sytuacja jest z przemysłem w ogóle rosyjskim, z przemysłem zbrojeniowym. Duży, jest w stanie Rosji dać dużo i taka modernizacja techniczna armii rosyjskiej właściwie w oparciu o własny przemysł jak najbardziej jeszcze przy tych, nawet jakby spadały nakłady, to znaczy jest problem z obniżeniem już w tej chwili nakładów z prozaicznego powodu. Ta zbrojeniówka w ostatnich kilku latach to znowu stała się tak jakby nośnikiem nowoczesnych technologii. W sumie jednym z niewielu albo jedynym przemysł kosmiczny też jest w sumie przemysłem zbrojeniowym w Rosji. Także bardzo trudno coś zrobić z tym krzywdę i równocześnie jest to bardzo istotny pracodawca na rynku rosyjskim. Łącznie cały kompleks wojskowo-przemysłowy z rodzinami to jest oceniany na około 25 milionów ludzi. I zabezpieczenie zaopatrzenia tego, no to jest praktycznie cały przemysł ciężki. W mniejszym lub większym stopniu. Proszę uzupełnić, jaka jest liczba i ilość żołnierzy tej armii zachodniej w ogóle w skali całej Rosji też na proporcji? To znaczy, to później może być. Także to jest no, taki, natomiast jest pewien minus. Ten przemysł, to znaczy jest jeszcze tak, że właściwie ta siła robocza w pewnym momencie nie dopuści do obniżenia nakładów na armię. Tego też się mogą, w perspektywie to już wyszło, że mogą się obawiać władze Federacji Rosyjskiej, że nakręciły pewną spiralę. Jakby teraz chciały ściąć wydatki na zakup nowego uzbrojenia, no to już jak gdzieś się pojawia, bo oczywiście są podejścia, że ten zakład już jest nierentowny. Jak on nie padł w latach 90. sam, to w tej chwili już go będzie trudno zlikwidować. Wtedy to już... No jest to poważny problem natury społecznej. Tak dalej, to co się działo w skrócie, bo po tych uwarunkowaniach właściwie wydaje mi się, że te uwarunkowania też dużo mówią, są ważniejsze. Zmiany strukturalno-organizacyjne. Co nastąpiło? Przede wszystkim redukcja kadry oficerskiej. Są podawane te liczby słynne z 355 tysięcy oficerów do 150 tysięcy oficerów. Żeście od Serdiukowa, za czasów Serdiukowa przez 2 lata zostały ścięte. Właściwie z 355 tysięcy etatów, tak to należy nazwać. Tych oficerów to było około 270-280 tysięcy. Co i tak jest cięciem, te redukcje, które nastąpiły, to jest i tak cięciem olbrzymim. Według różnych danych, bo część zostawiano, część przesuwano, były zmiany etatów, zaszeregowania stanowisk
i tak bezpowrotnie relegowano ze służby, czy usunięto. Część na emeryturę, przyspieszoną emeryturę, część pod kapelusz. To zależy od jak to liczyć, to nawet około 110-120 tysięcy. A czy poprawiła się jakość kadry oficerskiej w wyniku tego? To znaczy tutaj przejdę jeszcze do tego, bo było zmiany w systemie szkolenia następne i tutaj to było pierwsze, spłaszczenie struktury dowodzenia następne. Bo w tej chwili Rosjanie mają właściwie trzystopniową strukturę dowodzenia. Związek taktyczny to jest pierwszy samodzielny dowódca brygady. Później on ma nad sobą związek operacyjny, jakąś armię. Ma jeszcze dowództwo armii, ewentualnie nie ma. No i już jest dowództwo frontu właściwie. Czyli dowództwo kręgu wojskowego plus frontu, no kierunku operacyjnego. Także to jest bardzo duże uproszczenie. Nie ma szczebli pośrednich, różnorakich. I co jeszcze do tego weszło w tą spłaszczoną strukturę, to nie ma rozbudowano, znacznie ograniczono przy tym kompetencje rodzajów dowództw, rodzajów wojsk i sił zbrojnych. Właściwie do czego później dojdę przy okazji zachodniego już okręgu wojskowego, to w czasie wojny dowódca okręgu, czyli właściwie dowództwa tego frontu, można powiedzieć, to jest sterem żeglarza, jest wodzem naczelnym wszystkiego. Co tam jest oprócz broni jądrowej? To zostaje w centralnym podporządkowaniu. To jest, tutaj do tego dochodzi konsolidacja jednostek. To będę o tej konsolidacji jednostek mówił właśnie już na przykładzie okręgu, jak to wyglądało. Przechodzimy na system kontraktowy. Tutaj to właśnie wracam do tych uwarunkowań. W Rosji to jest bardzo dużo. Zrobili, tutaj dam tylko jeden przykład, bo zawsze jest płaszcz. Ci, którzy chcą armię zawodową, w Rosji, zobacz, że nie wychodzi, są ograniczenia, inni nie chcą, jeszcze niektórzy nie wierzą. Jak coś się nie uda, to jest już tragedia, jest płacz, prowal programu. Natomiast ja sobie porównałem kiedyś, co jest. Jak nie zrobili, Rosjanie mają podejście, nie zrobiliśmy czegoś w 100%, to nie zrobiliśmy, ewentualnie zupełnie odwrotne. Pierwszy program profesjonalizacji mieli w latach 2004-2007, właściwie 2008. I cóż się stało? Mieli pierwotnie tam do rozwinięcia 125 tysięcy czy tam 128 tysięcy etatów. Utworzenie nowych etatów żołnierzy i podoficerów kontraktowych. W ramach tego programu udało im się utworzyć i utrzymać 100 tysięcy etatów. To jest, wydaje mi się, to jest 79%. To jak mi wyszło tylko z podliczy. To jest niewykonalne. Tak ogólnie ci, którzy byli za, płaczą, że nie wykonali programu. Tylko że mają te 100 tysięcy etatów, 100 tysięcy wyszkolonych już tam po drugiej, czasami po drugim okresie, tym trzyletnim, żołnierzy i podoficerów kontraktowych. Tacy żołnierze właśnie też walczyli w Gruzji między innymi. To jest jedna rzecz, natomiast nie są zdecydowani. Później mieli wprowadzać następny, później przerwali, bo było to pewna fala niezadowolenia. Praktycznie wstrzymali realizację następnego programu, teraz robią następny i biorąc pod uwagę to, co się stało w styczniu tego roku, 25 stycznia, czyli pierwszy raz od niepamiętnych czasów właśnie ci wojskowi dostali w Rosji naprawdę konkretne podwyżki wyposażenia, to tych chętnych do służby kontraktowej już im nie brakuje. To tutaj może tak przykładowo powiem, co jest niesamowite, tak jak na warunki rosyjskie. Oni zapowiedzieli im te podwyżki w 2009 roku, tłumacząc konieczność cięć, redukcji i tym podobnie. Słuchajcie, opłaci wam się tym, co zostaną, najlepsi przetrwają, będą podwyżki. Faktycznie przyjęli, później przyjęli wiosną 2011 projekt. Mniej więcej to, co im obiecali, już były, się nazywa te widełki przedstawione, w ogóle płac, siatka płac była przedstawiona wiosną 2011 roku. To, co im obiecali, faktycznie teraz zrealizowali. Ja się tylko tak zastanawiam nad jednym, jak tak przykładowo taki młody kapitan. To jest oczywiście, to jest wyższa półka już, ale przychodzi młody kapitan, służy na atomowym okręcie podwodnym w Wilczyńsku, gdzieś koło Pietropawłowsko-Kamczackiego. I on tego 25 stycznia dostał te 3000 dolarów. Ja się zastanawiam, czy on już wytrzeźwił. Bo to jest
wid warunków to jest naprawdę niesamowite. To jest kolejny problem społeczny. To zrobiło, zresztą to robi inny problem, bo dwa dni temu, czy trzy, już nie pamiętam, prezydent Łukaszenka, który już właściwie nie ma własnej armii, tylko jest Białoruski Okręg Wojskowy Armii Federacji Rosyjskiej od dłuższego czasu. Już nawet to doprowadziło do takiego stopnia, że on właściwie to z informacją o nastrojach armia mówili nie szemrała. A w tej chwili on się publicznie upomniał, że może Rosjanie oprócz tego, że dozbrajają armię białoruską, czy utrzymują jakoś się nią, opiekują pod tym względem, to może by zrobili coś, żeby jego żołnierze nie byli pariasami teraz. Że po prostu poprosił o wsparcie również finansowe bezpośrednio dla do zwiększenia uposażenia żołnierzy formalnie swojej własnej armii. To jest tyle, później jeszcze może przejdę do jakichś konkretów. Modernizacja techniczna też może coś powiem, bo te zakupy uzbrojenia to tylko krótko. O ile jeszcze tak kilka lat temu to było tak, że to trafiało do jednostek po kilka egzemplarzy, czy w ciągu roku kilka nowych samolotów, kilkanaście śmigłowców, tam kilkadziesiąt jakichś czołgów, koło setki bojowych wozów opancerzonych, różnorakich. To tak od jakichś 2-3 lat, tak w 2010 roku w sumie, to jest, jak ruszyło, to jest tak w tej chwili kilkanaście, czy tam już kilkadziesiąt samolotów w skali roku, ponad setka śmigłowców nowych. Właściwie wstrzymano teraz położony nacisk na modernizację czołgów, ale Rosja była i tak chyba ostatnim państwem, które produkowało czołgi, które nie wstrzymało produkcji czołgów. Także w tej chwili się skupiłem na modernizacji tego, co jest i na konstruowaniu nowej platformy, no i w sumie po paręset egzemplarzy bojowych wozów piechoty trójek czy flankowych transporterów opancerzonych. W każdym razie to przezbrojenie im ruszyło, zdecydowanie się zwiększyła skala tego. Tutaj tak jest kwestia wyścigu technologicznego. Są dziedziny, w których Rosjanie przespali swoje lata, w których właściwie byli za Amerykanami w czasach zimnej wojny jeszcze. I tutaj, co by nie mówić, taka na przykład współpraca z Niemcami czy z kilkoma innymi jeszcze im się przyda. Tu głównie chodzi o elektronikę. Jeszcze nie są tylko, że oni to nadrabiają. W tej chwili to są oczywiście tą dekadę, czasami więcej być może za Stanami Zjednoczonymi, ale są dziedziny, w których tak bardzo nie odstają. To jest nadal metalurgia na przykład. I natomiast jeżeli chodzi o resztę, na przykład Europa, no to jest już bardzo niewiele rzeczy, które Europa Zachodnia mogłaby Rosji oferować, gdyby się na to zdecydowała. I geografia przezbrojenia, co trzeba powiedzieć, żeby przejdę dalej. Najnowsze egzemplarze, to znaczy nowe, typu samoloty bojowe, jakieś Su-34, śmigłowce M-28, to idzie do europejskiej części Rosji. Oni się nie przejmują tym, że ktoś im opowiada o zagrożeniu chińskim, czy o miękkim podbrzuszu w Azji Centralnej. Tam idzie uzbrojenie, które jest adekwatne do uzbrojenia potencjalnego przeciwnika. Czy właściwie to jest tak podyktowane tym wszystkim? Tutaj było pytanie o jakość oficera. Przeszedłem do zmiany systemu szkolenia. To jest dla mnie niesamowite było, co u nas to jest niby normalne, ale w Rosji zauważono też, któryś raz w historii Rosji, ciekawe jak długo im to potrwa, zauważono, że oficer, już młody oficer, dowódca nawet młodego czy podoficer, dowódca nawet niedużego, ale musiącego się samodzielnie wykonywać zadania pododdziału, on musi się wykazać inicjatywą. Musi myśleć. No to kładą nacisk. Co drugie, oni dzięki redukcji, właściwie totalnej redukcji, najbardziej zostały ścięte w Rosji szkoły wojskowe. Większość na przykład kadry oficerskiej została zredukowana nie ze względu na przejście na emeryturę, tylko ze względu na likwidację zaplecza. Zaplecza jakichś wojskowych gospodarstw rolnych, tym podobnych, jak i wszystkiego całego i szkolnictwa wojskowego. Im zostało, to zrobiło największą tragedię, spowodowało największe protesty, szczególnie manifestacje Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, zdecydowanie bardziej liczne niż manifestacje prodemokratyczne, tak zwane, też w wykonaniu komunistów i nacjonalistów, które się u nas pokazuje, jako tą demokratyzującą się Rosję. I także o tych manifestacjach akurat się nie mówi, ponieważ one były wsteczne, w dużej mierze, z naszej perspektywy. Natomiast oni ścieli to szkolnictwo wojskowe, zostawili w sumie 10 takich dużych uczelni z jakimiś filiami, i przez 2 lata praktycznie nie prowadzili naboru do szkół oficerskich.
wstrzymali, ten napór jest ograniczony i to im pozwala, no jest zdecydowanie mniejszy, 10-krotnie mniejszy jest napór. To jest to pozwala na niesamowitą selekcję. Tym bardziej, że oni materiał patriotyczny, odchowany w jakichś suworowskich uczyliszczach i nachimowskich, oni mają swoje szkoły kadetów od iluś lat i to im wystarczy, żeby później zabezpieczyć kadrę oficerską, która mentalnie jest może oderwana od rzeczywistości, ale nie można jej odmówić patriotyzmu na skalę rosyjską, no i na pewno inteligencji. Inna rzecz jeszcze to właśnie to jest szkolenie, inicjatywa mobilna, trzeba przejdę dalej. Nie wiem, czy już nie jest za długo. Takie krótko, co tam buduję, zanim jeszcze przejdę do przedstawienia tego, co za naszą wschodnią granicą, że Rosja jednak buduje to wszystko, to uzbrojenie, jak to kupuje, to jak się ćwiczą żołnierze, to wszystko wskazuje na to, że Rosja w dalszym ciągu nie ćwiczy się, nie buduje armii do obrony, zresztą chyba nie ma takiej potrzeby. Każda armia, która ma rozwinięty potencjał nuklearny, to prawdę mówiąc, raczej nie musi się zbytnio starać budować szczególnych zdolności obronnych konwencjonalnych. Mądry liczy się z najgorszym, a doświadczy najlepszego, więc generalnie mieliby być przygotowane na najgorsze ewentualnie. To znaczy, że niedocenianie przeciwnika chińskiego. To znaczy, ja tutaj to może później jeszcze wyjdziemy, bo ja akurat tak jak obserwuję Chińczyków, to ja nie wiem, czy tutaj amerykańskie think tanki akurat robią wszystko, żeby te Chiny wskazać właśnie na jakieś poważną konkurencję potężną, natomiast powiedziałbym, że Rosja jest niedoszacowana obecnie, jeżeli chodzi o zdolności militarne, natomiast Chiny są znacznie przeszacowane. Oczywiście podejrzewam, że tam również siedzą ci, którzy się zajmują i przejmują Chinami, ale ta armia w całości nie ćwiczy zadań obronnych, jeżeli już to w skali taktycznej. Nie w skali strategicznej, nawet operacyjnej. I co jeszcze, że tutaj już mówiłem dużo o tym, o jak zmianach w systemie ukompletowania, to jednak widać taką myśl przewodnią i działania, takie kroki, dwa kroki do przodu, kroki do tyłu, ale jednak, żeby ta armia była faktycznie armią zawodową. Jest to ograniczany powód. Robi się na przykład coś takiego, przedstawia się, armia rosyjska od 2 lat jest w modzie, że jest zapaść demograficzna, to jest obecnie już trendy na świecie. Wszyscy, którzy się zajmują Rosją, kupili wersję, że może ograniczają pobór, bo nie mają poborowych, kurczę im się liczba poborowych, materiał. Tak zastanawiam się, czy ktoś wziął do ręki rosyjską ustawę o powszechnym obowiązku obrony. W Rosji każdy, kto ma trochę oleju w głowie, wykpi się od służby wojskowej. Zgodnie z prawem. Nie ma takiej możliwości, żeby go zmusić. W rezultacie do tej służby wojskowej tak na dobrą sprawę to idą albo ci, co chcą, bo są tacy, jest takich coraz więcej. Są przygotowani przez DOSA w taką mniejszą ligę obrony kraju. Którzy idą są brani jako specjaliści, oni najczęściej później podpisują jeszcze kontrakt, albo idą już praktycznie, jakieś młotki debil, który nawet nie pomyśli, że mógłby się od tej służby wykpić w jakiś sposób. To jest straszny stan, tylko że jest branych coraz mniej, nie dlatego, że jest coraz mniej. Tak jak sobie podliczyliśmy, to przeciętnie w ostatnich latach to do służby jest branych, czy właściwie 40% stanu do służenia jest branych, mimo że skrócono służbę wojskową do roku z 2 lat, co wymusiło tak jakby większy pobór, zwiększenie poboru. 40% danego rocznika. Tylko że do poboru staje nie rośnie w liczbach bezwzględnych. No 330 tysięcy żołnierzy z poboru wiosennego i jesiennego idzie do sił zbrojnych, natomiast poborowych jest w granicach 800 tysięcy z danego rocznika. Czyli tyle staje do poboru. Tylko że stają do poboru roczniki 18-letni do 27-letnich. W tej chwili, jakby Rosjanie się uparli, to tak przeciętnie mają do wyboru, oprócz tych, którzy już odsłużyli w ostatnich latach, to oni do jednego poboru to mają do dyspozycji 7 milionów. Także mówienie tutaj o problemach demograficznych w tym względzie, to jest delikatnie mówiąc nieporozumienie. I
tutaj też przechodzę do tego właśnie, to kończąc, że ta mobilizacja będzie im potrzebna na wypadek konfliktu na dużą skalę. Tylko że to, co oni przeszkolili, nawet tych poborowych, których mieli w ostatnich latach, to w ostatniej dekadzie to przez te siły zbrojne przeszło w granicach 4,5 miliona poborów. Wystarczy to zmobilizować, służba wojskowa do 55 roku życia. Nadal jakiś pobór będzie trwał. Oni tego nie wezmą, nie wykorzystają. To wymagało już naprawdę uruchomienia potężnej mechanizmu. Zresztą pytanie, czy będzie i w jakim czasie by była taka potrzeba. Dalej. Tutaj Rosjanie niestety, czy na szczęście, mają kompleks. Mają niesamowity kompleks. Ten punkt odniesienia to są Amerykanie, nie Chińczycy. Nie Chińczycy. Chińczyków może się ktoś obawia, może jest lansowane to zagrożenie chińskie. Rosjanie jakoś się nie przejmują, wiedzą, że nadal tym wiodącym mocarstwem, przynajmniej pod względem rozwoju technologii, wyposażeniu sił zbrojnych jest armia amerykańska. Choć co prawda, tak jak się spotkałem z opinią, to w przeliczeniu na wydanego dolara, czy też funta na żołnierza, to najlepsza jest w tej chwili armia brytyjska, czyli najlepiej się rządzi, najlepiej się unowocześnia i zmienia. No ale jednak oni patrzą na armię amerykańską. Dążą do czegoś, zawsze się porównują, no zresztą do kogo mają się porównywać. Co prawda nie mają takiego potencjału, to już nie jest Związek Sowiecki. Oni chcieliby się odbudować do tej postaci, robią wszystko, żeby się odbudować. Później może nawiązać rywalizację. W każdym razie oni nie dążą, nie patrzą na nikogo innego poza Amerykami. Jeżeli coś doktryna wojenna zakłada starcie z Ameryką, z USA? To znaczy tutaj to bym powiedział od razu tak, że oni wręcz szkolą, dalej przygotowują swoich oficerów, czy nawet jak podręczniki Akademii Marynarki Wojennej, książkę, jak się bierze jak jakiegoś komendanta Akademii Marynarki Wojennej, admirała dźwięcznym nazwisku kapitanic swojego czasu, który każdy tam student, słuchacz, to musiał wpuć na blachę, to już w którym w 2002 roku wydana książka, on tam zakłada, robi schemat, połowa tej książki, to jest 2018-2019 symulacja amerykańskie uderzenie na Rosję. Koncentrycznie. Tak, oni są tak przygotowywani do tego. Że... Unia Europejska nie jest tutaj w tej kombinacji ze Stanami. Nie, coś takiego jak Unia Europejska nie istnieje w ogóle w planach rosyjskich. Nie istnieje coś takiego jak NATO. Poza tymi ilomyś elementami satelitów amerykańskich. To dlaczego pytanie także. Konkretnie do tego akurat stwierdzenia. Dlaczego w takim razie, skoro przewidują, że przygotowują się do uderzenia Amerykanów na ich terytorium, nie przygotowują się tak de facto do działań obronnych, tylko do działań zaczepnych poza granicami swojego kraju? Uczciwie to wskazywanie przeciwnika nie ma znaczenia, w większości przypadków nie ma znaczenia z typu faktycznego przygotowania do jakiegoś z nim starcia, tylko utrzymania morale. Wskazanie, wskazanie przeciwnika ma znaczenie przede wszystkim psychologiczne i tak jest w każdej armii i tutaj każda armia, której odbierze się przeciwnika, nawet potencjalnego, ona głupieje. Kadra, która nie ma przeokreślonego przeciwnika oficerska, potencjalnego nawet, głupieje. Nie lotuj, jeżeli... powiedzmy lotuje przemysł rakiet strategicznych, lotnictwo, ale lepiej niż przemysł metalurgiczny, no trudno doświadczyć do Stanów. Ależ oczywiście. A rakiety dużo łatwiej. Ależ oczywiście, to też na pewno ma, tylko że to jest w wojsku na przykład. Nie wiem, tutaj nie wiem, czy mamy na sali oficera, to pewnie się ze mną zgodzi, że jednak określenie czy wskazanie, danie jakiegoś konkretu, ma naprawdę poważne znaczenie i z tego też powodu, co po niektóre armie, których nie ukodziła poprawność polityczna w stopniu doszczętnym, to są w stanie powiedzieć, na przykład jak się porozmawia z oficerem armii szwajcarskiej, a po co wy właściwie jesteście? Kto, z kim wy jakby, co do czego się przygotowujecie? To kto jest waszym potencjalnym przeciwnikiem? No jak to? Kto? Niemcy. On potrafi to otwarcie powiedzieć.
Ja może jeszcze jakiś... że każdy, kto napadnie na Szwajcarię. To znaczy nie, oni są konkretnie usytuowani, wiedzą, że to jest najbardziej prawdopodobne, gdyby im coś znowu odbiło Niemcom, w takim założeniu, że to jest najbardziej prawdopodobny przeciwnik. Oczywiście każdy, ale z takim wskazaniem. Jest jakiś punkt odniesienia, po prostu jest punkt odniesienia. Tutaj tym punktem odniesienia są Amerykanie. W dalszej perspektywie tam inni, tam jacyś pomniejsi, nawet czasami Polacy na jakimś kierunku, ale generalnie wszystko to w kontekście amerykańskim jest. Takie podsumowanie tego ogólnego takiego wprowadzenia siły zbrojnych, że to wprowadzenie to jest połowa mojego wykładu, na szczęście. Siły zbrojne to osiągnęły stan, w którym stanowią naprawdę potencjalne już narzędzie sprawne, realnego oddziaływania militarnego, tak jakby coś się działo, nawet hipotetycznie, zakładając, już w tej chwili są w stanie sobie poradzić bez większych problemów z armią ukraińską, która jest, teraz ostatnio dosypali im pieniędzy i być może wszystkiego nie rozkradną, coś tam zaczną robić nawet, co można powiedzieć, to postarali się o budowę fregaty. Przeznaczyli na ten cel w tym roku Ukraińcy 50 milionów, 54 chyba dokładnie miliony dolarów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile była nasza ostatnia transza na fregatę Gawę. 460 tysięcy złotych. Zapisałem. Ta fregata jeszcze długo będzie podawała życiu? Najdłużej budowana fregata nowoczesnej Europy. Także tutaj też jest kwestia dyskusji na zagrożenia militarnego. W każdym razie potencjalne zdolności, ja tutaj się może podeprę wystąpieniem z końca stycznia szefa DIA przed Senatem, przed Komisją Obrony i Służb Specjalnych Senatu Amerykańskiego. To mniej więcej, to już byłem bardzo dumny, znaczy jak go przeczytałem, to mniej więcej pierwsze zdanie, ostatnie tezy o zdolnościach siły zbrojnych, to mniej więcej to samo. Tylko że on nazwał to inaczej, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej nie są jeszcze w stanie uderzyć na NATO, jeżeli to będzie występowało razem. Z tym zastrzeżeniem, jeżeli to będzie występowało razem. I nie będą jeszcze długie. Także teraz przechodzę, ale to już tylko z ciekawostkami do konkretu, czyli tego, co jest najbliżej naszej granicy. I tutaj widać, co nastąpiło, pewna komasacja. Rosjanie polikwidowali większość dowództw i te dowództwa naprawdę polikwidowali. To nie jest tak, że jak czasami się robi, to zostawia się dowództwa i buduje czapę. I to jest ta zmiana, że my niby likwidujemy dwa, ale faktycznie tworzymy trzecie. I są trzy, a nie jedno. To tutaj faktycznie polikwidowali, to pokomasowali, naprawdę zaczęli cięcia od góry. Także tutaj to jest, już może nie będę wymieniał, ale to jest wszystko to, co mieli w północno-wschodniej europejskiej części Rosji, to jest w tej chwili jeden kierunek strategiczny. Dowództwo strategiczne, jeden okręg wojskowy. I co jest ważne, nie ma tak, że tutaj będzie dowodził na czas wojny dowództwa floty bałtyckiej, nie ma czegoś takiego. Jest dowódca okręgu, czy właściwie dowódca na kierunku strategicznym, na wypadek wojny. Czy właściwie w trakcie ćwiczeń, już to w ćwiczeniach przerabiamy, to on nie wydaje polecenia bezpośrednio, nie ma drogi służbowej typu dowódca floty bałtyckiej później, tylko jest od razu ze sztabu z dowództwa kierunku strategicznego, są rozkazy, idą do dowództwa zgrupowania okrętów. Nie ma tego w ten sposób rozdzielonego. Co jest jeszcze ważniejsze, to już w czasie pokoju też testowali na ćwiczeniach. To zresztą, co bardzo się nie podobało w rosyjskim strukturom i nie podoba się rosyjskim strukturom bezpieczeństwa wewnętrznego. W czasie ćwiczeń i w czasie wojny te jednostki innych wojsk, których tam Rosjanie mają w sumie 11 różnych wojsk, struktur wojskowych. Nie paramilitarnych, nie funkcjonariuszy, tylko żołnierzy. Jak z największymi to z 300-tysięczną prawie, że jeszcze z poborem, z wojskami wewnętrznymi, z wojskami pogranicznymi, mają kilkanaście różnych formacji wojskowych i na terenie danego okręgu wszystkie te formacje wojskowe różnych resortów na czas wojny faktycznie funkcjonują w jednej strukturze podległej dowództwu wojskowemu. Tutaj też tak trochę sobie cienko widać, ale tutaj to może ciekawostka, zaznaczyłem tutaj jeden element, który nie jest może de jure, ale jest de facto częścią tego zachodniego okręgu wojskowego. To jest Białoruś.
To już ostatnio, to już naprawdę trzeba daleko posuniętej grzeczności w stosunku do Białorusinów, żeby używać pojęcia armia białoruska. I to jest raczej nie za bardzo uzasadniona grzeczność. A co takiego się stało? Znaczy, zaczęły funkcjonować dwie rzeczy. W 2009 połączone jednolite regionalne zgrupowanie obrony powietrznej, które faktycznie podporządkowało całe struktury białoruskich sił powietrznych, obrony powietrznej, zajęć pod Moskwą. I w 2010 roku zaczęło funkcjonować, też już przy okazji ćwiczeń Zapas, zaczęło funkcjonować regionalne zgrupowanie wojsk, gdzie stało się coś analogicznego, tylko w stosunku do wojsk lądowych białoruskich, marynarki wojennej. No, oczywiście Łukaszenka ma tam okresowo swoje pomysły, na przykład chce stworzyć jakąś obronę narodową, 100-120 tysięczną, jakąś własną armię, którą mógłby zarządzać, tylko jest, nie wiem, no ale ma takie pomysły, nie ma, tylko sprawa. Ile żołnierzy jest w tym zachodnim okręgu wojskowym? I w zachodnim okręgu wojskowym, jeżeli chodzi o etaty, z całości, z flotami, z dowództwem obrony Moskwy, to trzeba liczyć, że to jest około 300 tysięcy żołnierzy, z tym, że część to jest centralne podporządkowanie, które jakby sobie nie będzie, no ale te jednostki wojskowe to jest po uzupełnieniu stanów, no trzeba liczyć, jest jakieś 250 tysięcy. To jest z tym naborem, czy to są zawodowi tylko? To znaczy to jest liczone z datami z naboru, tylko że ten nabór jest coraz mniejszy. Co jest najciekawsze, to postępuje coś takiego, że na etatach takich bojowych, czy liniowych jest no, coraz mniej żołnierzy z poboru. Zmniejsza się tutaj, a jeżeli są z poboru, to tacy, którzy są po przeszkoleniu. Jakimś wcześniejszym. Ale czytałem dwa dni temu, czy na wczoraj, że Putin opublikował, ogłosił, że odchodzi od służby zawodowej i twierdzi, że to jest w rosyjskich warunkach nie sprawdza i będzie pokój jak był. To jest ukłon jakby, to znaczy to jest właśnie to jest tylko publikacja, o czym mówiłem na początku, że Rosjanie mają schizę. Z jednej strony prowadzą działania, które w perspektywie to sprawią, że tej armii z poboru tak naprawdę nie będzie. Albo będzie szczątkowa, to będzie jakaś czysto teoretyczna rzecz. Natomiast cały czas starają się podkreślać, to jest nadal jednak podwyborce, to jest może niesamowite, ale w Rosji to jest podwyborce, że nie, my wcale armii sowieckiej, jakiej była, nie zamierzamy likwidować, chociaż już ją zlikwidowali. Tutaj to nie wiem, dla ilu z Państwa to będzie ciekawe, taka krótka ocena tego, czym dysponujemy, ponieważ przekazywanie, podawanie liczebności jeszcze nie oddaje, to znaczy nie oddaje wszystkiego. Można mieć, nie wiem, no 50-tysięczną armię i jedną, dwie sprawne brygady czy dywizje, które są w stanie razem liczą 10-15 tysięcy żołnierzy, które naprawdę są w stanie coś zrobić. Także najbardziej miarodajne jest wskazanie związków taktycznych, szczególnie rozwiniętych, ewentualnie takich, które są możliwe do rozwinięcia. I to jest właściwie to, czym dysponuje armia rosyjska na momencie. Na tym kierunku zachodnim. Tutaj jest akurat ciekawostka, jakie są możliwości rozwinięcia. Proszę popatrzeć, jest bardzo jednak dużo rozwiniętych jednostek artylerii rakietowej, nieproporcjonalnie dużo w stosunku do takich jednostek na uderzenie, w stosunku do brygad zmechanizowanych czy pancernych. Jednostki artylerii specjalistycznej jest trudnie jakby co rozwinąć w czasie wojny czy spojrzeć na to. Znaczy, że prawdą jest, jak czasami im się wymyka, że ta liczba związków takich, gdzie będzie taki piechur na BWP-ie czy na czymś tam, że ich liczba będzie 2-3-krotnie większa w momencie, kiedy będą się do czegoś szykować. W każdym razie na mały, jakiś ograniczony konflikt, czyli można powiedzieć regionalny, to no, większe siły chyba od tych, którymi dysponują, poza tym, że zostaną ukompletowane, bo te jednostki nie są w pełnym stanie, w pełnej obsadzie etatowej. To tylko na Północnym Kaukazie jest taka sytuacja, że brygady mają pełną obsadę etatową czasową. Chociaż ostatnio to nie są tam praktycznie używane. I tutaj ciekawostka odnośnie przezbrojenia technicznego wojsk lądowych, to trzeba zwrócić uwagę nie na to, że dostali na przykład, czy dostają nowe czołgi, tylko na zmiany technologiczne, które postępują. I tutaj co to jest? To jest nowa wieża od T-90. To nie jest już takie coś, co przez kilkadziesiąt lat było oddawane
Rumarzowa Bendy, to jest już istniejsza modyfikacja, to jest coś jakiś ekwiwalent pancerza Czoban, czy raczej czegoś takiego, co na Leopardzie 2627. To jest już tego rodzaju pancerz, jest tego typu wieża, na modernizowanych T-90. Czy to zrobione jest ze wśród pracy z Niemcami? Ja bym tego nie wykluczył. Natomiast pan już chyba pod względem technologicznym mocno przesadził porównać pancerz Czoban do reaktywnego pancerza czołgu średniego. Ale to znaczy tutaj może tego pan nie wie. Dokładnie, tutaj pan wielowarstwowy pancerz ceramiczno-stalowy konstrukcji brytyjskiej, amerykańskiej czy niemieckiej jest dwugeneracyjnie lepszy od nawet najlepszego pancerza reaktywnego czołgu T-90. Ja nie przeczę. Możliwe, tylko o to chodzi, że tutaj pan może nie widzi dokładnie, ma pan tą warstwę pancerza reaktywnego, a pod nią ma pan dokładnie taką warstwę, jaka jest montowana w ramach modernizacji analogiczna, przynajmniej pod względem założenia. Ale doskonale pan wie, że czołg T-90 będący modyfikacją czołgu T-72 jest o 1/3 lżejszy od Leoparda i nigdy nie przyjmę na siebie takiego pancerza. Dokładnie. Dokładnie, dlatego nieporównywalne konstrukcje. To są zupełnie inne konstrukcje. W każdym razie chodzi mi o wskazanie, że jest to już zupełnie inna kategoria broni. To jest czołg, którego potencjalnym przeciwnikiem, dający się przewidzieć w perspektywie, nie będzie Leopard. To jest czołg, którego potencjalnym przeciwnikiem może być inny T-72. A jeżeli Leopard, to starszych wersji. Cieszę się, że pan wycofał z poglądu, że jest to czołg podobny do Leopard. To znaczy, chodzi mi o założenie. Nie, ja się nie wycofałem z tego poglądu, ja go utrzymuję. Aha, czyli jednak twierdzi pan, że czołg jest lżejszy, lżejszy, pan, że reaktywny jest analogiczny. Może pan nawet określenia czołg Leopard A6, A7. Chodzi mi o założenie. Dobrze pan wie, jakie są różnice, bo widać, że się pan zna, pomiędzy Leopardem 2A4, a późniejszymi wersjami właściwie o 2A5. Różnice pancerza wyższe. No właśnie, więc porównanie już nawet do A4 tego czołgu T-90, nawet najnowszej konfiguracji jest to zupełnie nie może być na górze. Są to, jeśli nazywać zdaniowością encyklopedyczną. Dobrze. Uciekamy dalej. To tutaj w takim razie zwrócę uwagę, właściwie jest podobne założenie. Zwrócę uwagę na coś, co nam jest bliskie, obwód kaliningradzki, które właściwie, na jedną brygadę w sumie zmechanizowaną, jeden pułk, jedną brygadę piechoty morskiej ma 3 brygady rakietów. To jest też ciekawostka, to też świadczy jakby co o potencjale rozwinięcia. Z tego tutaj jest ciekawostka inna. W ostatnich latach następowało cięcie, zwinianie jednostek, redukcja struktur, natomiast w obwodzie kaliningradzkim, podobnie jak to jest, to było, nastąpiło jedynie na zachodzie Rosji, tak jak w Leningradzkim okręgu wojskowym, że tam się wrzucę byłem, została rozwinięta, od podstaw została rozwinięta nowa brygada. Byłem w obwodzie kaliningradzkim, czyli obecnie 6 Armii Ogólnowojskowej, były rozwinięte 2 brygady. Obecnie są rozwinięte 3 brygady zmechanizowane i jedna przygotowana do rozwinięcia. Tak samo tutaj u nas, na naszej północnej granicy, rozwinięta brygada artylerii spółki. Tutaj takie porównanie, co się stało, to trudno też pewnie niewiele widać. Przedstawiłem poszczególne, jakie zmiany nastąpiły, porównanie potencjałów, czyli liczby związków taktycznych poszczególnych kategorii byłego obwodu kaliningradzkiego, sumowanie obwodu leningradzkiego i moskiewskiego z obecnym zachodnim okręgiem wojskowym. To tak w skrócie, że na terenie zachodniego okręgu wojskowego były 24 związki taktyczne w 2008 roku przed rozpoczęciem zmian, tylko że te 24 związki taktyczne to na przykład była dywizja, z której do czegoś się nadawał pułk. Reszta faktycznie nie istniała, czyli realnie mieliśmy pułk. Czyli coś niższego szczebla od brygady. Natomiast w tej chwili mamy te 24 związki taktyczne faktyczne, czyli pełnowartościowe brygady, podam po te 4,5 tysiąca chłopa mniej więcej, i 3 przygotowane do rozwinięcia. Teoretycznie przy redukcjach, przy likwidacji dywizji, oni zwiększyli liczbę pełnowartościowych związków taktycznych. A że polikwidowali ileś dowództw i sztabów, to już jest inne. To tyle z wojska lądowe. Siły powietrzne, bardzo duże ograniczenie. Tutaj taka największa ciekawostka, tutaj też pewnie by pan ze mną dyskutował. Radar Żukę, my.
stacja radiolokacyjna. Jak wejdzie do produkcji, to będziemy mogli rozmawiać. Także będzie, wiem, no w tej chwili jest montowany Irbis na samolotach, natomiast nie ma potwierdzenia, czy testowe te nie zostały, bo były te były tak zwane algierskie, 29. Skotelko algierskiego nie oddała, tylko i w ogóle nie wzięła. No dokładnie. W ramach porozumienia trójstronnego francusko-rosyjsko-algierskiego. Pan sprawdzi, co wzięli Algiercicy. Te migi 29 trafiły na ten, trafiły na rok do zakładów i wyszły i trafiły do bazy w Kursku. Na lotnisko w Kursku, natomiast ostatnio koniec ubiegłego roku pierwsze seryjne trafiły bezpośrednio do Woronerza Su-34. Także też są właściwie do europejskiej, do zachodniego okręgu wojskowego idą nowe samoloty. W tym roku te 10, które już w produkcji takiej mało seryjnej, ale raczej więcej samolotów obecnie się też w innych państwach świata nie buduje tej kategorii, to też trafi do bazy w Woronerz. Właśnie wszystkie samoloty nowe, które są przewidziane, czy Su-35 też trafiają, właściwie te Su-27 SM-3, czyli głęboko zmodernizowane Su-27, już mając no, właściwie porównywalne w dużej mierze do tych Su-35, też trafiły do Europejskiej Części Federacji Rosyjskiej, do kraju krasnodarskiego. Marynarka wojenna, to tutaj właściwie to można się odnieść tylko do tego, że no być może Gawron będzie lepszy niż Stiry Puszcz. I te okręty rosyjskie, tylko nowo budowane korwety, tylko niech go wreszcie zbudują. W ostatnich latach, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, no floty wojenne na Bałtyku, to Rosjanie wprowadzają do służby chyba najwięcej nowych okrętów. Ruszyli. W służbie są już dwie nowego typu korwety. No, można powiedzieć, że to jest kwestia tygodni, kiedy wejdzie trzecia także do służby we flocie bałtyckiej. To jest porównanie, tutaj wskazanie różnic pomiędzy potencjalnymi przeciwnikami. Dla floty czarnomorskiej budowane są w Kaliningradzie jednostki zdecydowanie mniej zaawansowane technologicznie. Widać, że nie, albo no, traktują, no, wiedzą, że nie mają do czynienia, że tutaj potencjalnie mają do czynienia ze zdecydowanie bardziej zaawansowanym technologicznie przeciwnikiem. I coś, o czym jest często głośno, czyli ostatnio w grudniu uruchomienie stacji radiolokacyjnej z zaskoczeniem dla niektórych. Teraz to jest S-400 systemy obrony powietrznej, które mają pierwsze trafią w kwietniu, właściwie już są przygotowane jednostki pod ich przyjęcie, które no parę lat temu, jak trafiły na Białoruś starsze S-300, to była u nas panika, że co do nich, czy można strzelać do celów naziemnych. Ja się zastanawiam tylko po co. Te S-400 są związane z dwoma sprawami, żeby zapewnić bezpośrednio, po naprawdę w miarę porządną, jak na warunki rosyjskie, osłonę powietrzną właśnie dla tej stacji radiolokacyjnej. Przynajmniej taka jest moja ocena i dla potencjalnych Iskanderów, o których Rosjanie no, wrzucają po części informacje, później się nieudolnie wycofują. Też no i wysoce prawdopodobne jest, że pierwszy Iskander, pierwszy dywizjon będzie wyposażony w Czerniachowsku w drugiej połowie tego roku. W Iskanderii żadna tarcza nie jest do tego potrzebna, po prostu to jest konsekwencja modernizacji armii. Ja bym to zwrócił uwagę na dwie rzeczy, o których jest z reguły cicho. Obwód kaliningradzki jest najbardziej nasyconym, jeżeli chodzi o obszar, najbardziej nasyconą częścią Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o jednostki walki rozpoznania radioelektronicznego. Są dwie duże jednostki. Jedno centrum jest radioelektroniczne, walki radioelektronicznej na Półwyspie Sambia i drugie w środku obwodu jest pułk jeszcze w RE. I są no, dyskusje, jak rozmawiałem z naszymi specjalnymi mundurowymi, to jest dyskusja, czy te dwie jednostki wyłączają nam od razu całą łączność, czy będą się musiały trochę postawić. Wnioski. No to wracam do tego, co właściwie no, na początku, że było, że Rosjanie, tak mówiąc innymi słowy, żeby nie mówić tego, co tu jest napisane, że Rosjanie faktycznie zlikwidowali armię sowiecką. Nie chcą się ze względów społecznych do tego przyznać, ale tą armię sowiecką zarządzają. Budują,
zupełnie inną, nowego typu strukturę i bardziej ona jest w tej chwili podobna w założeniu, w filozofii organizacji jest tą armię, bardziej jest podobna tej armii amerykańskiej, którą są zapatrzeni. Oczywiście tutaj będę, tu się zgadzam z panem, że Rosjanie, no, są różnice w filozofii, w budowie uzbrojenia. W każdym razie no, dążą do tego, żeby jednak przyswajać też najlepsze technologie i tutaj, no, jak tylko mogą, oni dążą do zniwelowania w każdym sensie, w każdym możliwym zakresie przewagi, jaką potencjalnie przewagi, jaką ma NATO. Dziękuję za uwagę. Wygląda na to, że polska armia, która liczy ile? 100 tysięcy? Polska, nie, czy mniej na polska armia, jeżeli odjąć nadwyżkę oficerów, wszystkie inne struktury, liczy obecnie około 50 tysięcy. No. To znaczy faktycznie liczy więcej. Czyli ale jeżeli zsumować potencjał bojowy, czyli to, co mamy możliwie rozwinięte w tej chwili, to jest około 50 tysięcy. Czyli może nas czapkami nakryć armia tego frontu. Mieszczą się na narodowym, jeszcze zostanie trochę miejsca. Ale pytanie moje idzie jeszcze w tym kierunku. Ile dni, znaczy w myśl tutaj tych tak zwanych gier strategicznych, na pewno pan też bierze w nich udział? Już nie. Ja w każdym razie, jeżeli te rozważania czynicie, ile dni potrzeba na to, żeby ta armia rosyjska zajęła Polskę i jak to w ogóle wyglądać ma w tym planie gier na froncie europejskim? Powiem tak, bez dwóch amerykańskich dywizji ciężkich, które tutaj były obiecane w 1999 roku. Co już nie przy okazji Stambułu, ostatnio się okazało, że są nieaktualne i to już nie dywizja brygady. No to tego założenia, że wytrwamy dwa tygodnie do przyjścia obiecanego wsparcia. Jeśli przyjdzie. Jeśli przyjdzie, to tych dwóch tygodni możemy nie dotrzeć. Czy cały obszar Polski będzie zajęty już przez... To znaczy pytanie, czy we współczesnej wojnie jest taka potrzeba. Czy to jest militarnie pokryta? Zależy, to znaczy, można rozpatrywać hipotetycznie tylko i wyłącznie potencjalne starcie armii rosyjskiej, do którego tutaj nie wspomniałem, ale w każdym takim hipotetycznym rozwiązaniu trzeba wtedy też wziąć pod uwagę potencjał armii białoruskiej, która jakby nie było jakiś jest. I tutaj raczej białoruski sojusznik przyjdzie armii rosyjskiej z pomocą bezwzględną. I też to jest też czysto hipotetyczne rozważanie, ponieważ bardzo wątpliwą sytuację, bardzo wątpliwe jest, żeby Rosja decydowała się na jakiekolwiek plany ewentualnościowe, nawet realnego użycia sił zbrojnych w ramach wzmocnienia działań dyplomatycznych przeciwko swoim byłym sojusznikom z Układu Warszawskiego w momencie, kiedy poza jeszcze poza orbitą wpływu, przynajmniej na miarę Białorusi, Rosji, pozostaje Ukraina. Także tutaj, jeżeli chodzi o takie rozważenie, to jest rozważenie czysto hipotetyczne i tym samym sposobem możemy zestawiać w tej chwili armię polską i czeską. No, słyszałem już kilkakrotnie, pojawiały się zestawiania, bo Łukaszenka groził, a co to by było, jakiś hipotetyczny konflikt polsko-białoruski, gdzie to ja od razu mówiłem, że jak mu Rosjanie pozwolą, to znaczy jak oni sami podejmą taką decyzję, to wtedy będzie konflikt polsko-białoruski. No może teoretycznie, politycznie tak to wyglądać. Rosjanie tylko przyjdą z pomocą. To są to zajmowanie skończone w zapadzie, tak? Natomiast wydaje mi się, że w kontekście tej pana pytania warto jakby zaznaczyć jedną rzecz, że nasza armia nie służy do obrony, tylko to są wojska zawodowo o charakterze ofensywnym, które służą do wsparcia działań sojuszniczych armii
czy w ramach NATO, Z, czy w ramach Unii Europejskiej. Absolutnie nie są to wojsko przeznaczone do obrony. Przepraszam panią bardzo, jak pani może powiedzieć, że wojsko polskie nie służy do obrony? Wojsko służy zarówno do ataku, jak i do obrony. Ma związki taktyczne zdolne do wykonywania przez wszystko. Charakter naszej armii, jak już wspomniałam, jest ofensywny. A na podstawie czego pani wyciąga wniosek, że charakter naszej armii jest ofensywny? Na podstawie chociażby uzbrojenia. Niech pan przeanalizuje ilość naszego uzbrojenia, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, przeciwpancerną. Nasza armia nie jest zdolna do ataku, ponieważ na przykład wspomniana obrona przeciwlotnicza na poziomie taktycznym praktycznie nie istnieje. Więc jak może być zdolna do tego armia, która nie jest zdolna ochronić się przed napadem powietrznym? To jest niestety prawda. Czy jaka jest w ogóle doktryna w tej chwili polskiej armii? Przepraszam, czy mi rozmawiam... To się wiąże jedno z drugim, bo... Doktryna wynika chyba, zdaje się, że ze strategii tak, bezpieczeństwa narodowego. W założeniu nasza armia ma służyć tak naprawdę do operacji o charakterze sojuszniczym, a tak naprawdę ataku na nasze terytorium praktycznie nie przewidujemy. Jeżeli taki atak miałby generalnie miejsce, chociaż tego się nie przewiduje, to zakładamy, że nam pomogą sojusznicy. To jest się pani, to jest nie wiem na podstawie czego wyciąga pani takie wnioski, ponieważ w sztabie generalnym Wojska Polskiego istnieją plany obrony terytorium państwa w wymiarze konwencjonalnym. Są one może dosyć dziwne, bo zakładają obronę dywizją na szerokości 250 km, ale one istnieją. A armia nasza, chociaż w wersji mikro, jest powieleniem armii z czasów Układu Warszawskiego. Jest to klasyczna armia konwencjonalna do obrony lub ataki na terytorium środkowoeuropejskim. I jej struktury organizacyjne, wyszkolenie, wyposażenie oraz liczebność stoją w sprzeczności z pani poglądem, który nie ma żadnego oparcia w realności. Czy ja mogę się wtrącić? Tak na chwilę, tak zamykając temat Polski, bo podejrzewam, że ja się ani z panią nie zgodzę, ani z panem tutaj, ponieważ tutaj no szczególnie z pani, tak jak powiem szczerze, że bardzo optymistycznie podchodzi, że armia polska ma jakiś, jest do czegoś określonego, bo tutaj bardziej, ja podejrzewam patrząc na to, ja nie wiem jaką strukturę docelową ma nasza armia. Po pierwsze, nie wiem, po prostu patrząc na to, co jest, to ja nie wiem, jaka to jest struktura. Prawdę mówiąc, nie wiem, co jest, wiem, co robi. Mogę tylko powiedzieć, że co robi. Natomiast czy i w jakim stopniu jest do tego przygotowana, to też nie wiem. Może per analogiam tutaj, ja też no właściwie nie mówiąc, to armia rumuńska. Armia rumuńska od 2002 roku uczestniczy w działaniach bojowych w Afganistanie. Przy całym swoim zapóźnieniu technologicznym nawet w stosunku do armii polskiej. Do tego Afganistanu wozi sobie sama żołnierzy swoimi Herkulesami już od 2002 roku. Czy ma Herkulesy z kolei, tak? Ma, jest pod wieloma względami samowystarczalna. I w Rumunii to jest tak, że tam się wymieniają wzmocnione bataliony. Oni decydują w momencie, i to było w sytuacji tak, gdzie my batalion składaliśmy z iluś kompanii, czy żeby nie powiedzieć, że z plutonów, z różnych tam brygad i dywizji, żeby wysłać, bo to największa mozaika była w ramach w 2003, przejmujemy strefę w Iraku, to w ogóle było no, prawie jak Rosjanie w Czeczenii, to w Rumunii po prostu wysłali batalion do Pinegi, później go wymienili w swoimi Kalpatilor, 3 bataliony piechoty górskiej. Jeden walczy, jeden odpoczywa, jeden przygotowuje się do misji. I tak to wygląda w każdej normalnej armii. Jest mi pani w stanie wskazać jednostki nasze w myśl tego założenia, czy może pan raczej ich nie wskaże, które tak jest, że jedna się przygotowuje do misji w Afganistanie, konkretna jednostka. Dzisiaj, to tak, no, 3 czy 4 lata temu nie, no, dzisiaj 17 Brygada Wielkopolska zmechanizowana jest w stanie coś takiego wykonać. Ma już 3 bataliony formalnie, z których jeden może się szkolić, drugi przebywać na misji, a trzeci rotować. Ale u nas jest zupełnie inny system wysyłania batalionów na misję, więc to jest jakby no... Dokładnie, także sam problem jest to wszystko, no, tu się zgadzam, nieporównywalne, natomiast to jeszcze, czy nasza armia jest armią Układu Warszawskiego, jeszcze też nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że nasza armia stanęła w rozkroku mocno. I tak naprawdę... Od iluś lat? Nie wiem. Działań polityków?
Chyba z tego samego, z czego wynika stan piłki może. Czyli u nas się nie zakłada zagrożenia, rozumiem, od strony Rosji. To znaczy, u nas tak, albo się nie zakłada żadnego zagrożenia, patrząc na stan naszej armii, można powiedzieć chyba, że albo się nie zakłada żadnego zagrożenia, albo się zakłada za dużo tych zagrożeń. No piszą, że mam 4000 w zasadzie żołnierzy takich sprawnych, którzy właśnie jeżdżą. To znaczy, ja podejrzewam, że mamy ich więcej. Misje inne. Co nawet tutaj gwoli jakiegoś pociszenia, uważam, że nasza armia w regionie należy do lepszych. 4000. No, ale tam jest 400 tysięcy ludzi, którzy... Jak się popatrzy na armię słowacką na ten przykład, czy nawet już czeską, jakoś określam, że o węgierskiej nie wspomnę, były armie tutaj Układu Warszawskiego, to nasza armia naprawdę jest w ekstrastanie, w ekstra kondycji. Naprawdę tutaj jest jedna, która z niewielu, przynajmniej na jednym kierunku, zaczęła się sensownie przezbrajać, przynajmniej tutaj pierwszy i jedyny raz, szkoda, że tylko raz w ciągu 20 lat prywata urzędnika państwowego, wiceministra Szarawarskiego, wówczas do spraw zbrojeniówki, zeszła się z potrzebami sił zbrojnych i kupiliśmy Rosomaki. Także nie wiem, tak tutaj przechodząc, jeżeli państwo to ustawiają w opozycji, to nie jest tak źle. Jest gorzej niż. Ja mam pytanie, na ile ta strategia rosyjska jest autonomiczną strategią kół wojskowych, a na ile jest powiązana z polityką, z krajem politycznym, prawda? No bo tak wygląda na to, że to tutaj nacisk na ten europejski teatr w porównaniu z dość łatwym zakręceniem kurka i odpuszczeniem tematów dalekowschodnich, gdzie kwestie energetyczne odgrywają dużo mniejszą rolę, taka trochę jest też chyba propagandowo lobbystyczna bardziej strategia niż rzeczywiście jakaś stricte strategia polityczna, czyli tak za Stalina, idziemy na... Powiem tak, strategia polityczna Rosji w tej chwili jest taka, jeżeli chodzi o siły zbrojne, przynajmniej z obserwacji, to jest obserwacja tego, co się dzieje, jest taka, że my mamy mieć silną i sprawną armię. My wiemy, że nie jesteśmy już sowieckim sojuszem, ale mamy mieć na swoje możliwości silną i sprawną armię. Jak najbardziej dążyć w tym kierunku. Natomiast to, czy ona będzie taka, czy śmaka, czy będzie tyle takich jednostek, czy tyle takich, to nas nie obchodzi. To wy sobie w tym sztabie generalnym wypracujcie. Macie nam tylko dać taką armię i jeszcze takie założenie, że jak będzie coś się działo na obszarze bywszego sojusza, to my mamy tam bez bólu móc pozamiatać. To jest wymagane, natomiast politycy, tak jak obserwuję, mimo że jest bardzo dużo polityków, czy w elitach władzy jest nie tylko ze służb, ale bardzo dużo, czy w przemyśle wyszło z szeregów sił zbrojnych. No, bo to zarówno w elitach rządzących, jak i w tak zwanej opozycji rosyjskiej. Nowoczesnego sprzętu lotniczego gdzieś tam w okolicy Moskwy czy z Petersburga jest zrozumiałe, prawda? Natomiast hali tutaj tego sprzętu w okręg kaliningradzki, nie patrząc na teatr śródziemnomorski czy Morza Czarnego, upadek bazy praktycznie w Syrii. Znaczy, można się zastanawiać, gdzie i na ile do jakiej polityki. Ja się i tak dziwię, że oni jeszcze utrzymują ten Tartus w Syrii. Bo właściwie są pewne priorytety. Jeżeli to państwo będzie w jakiś sposób bardziej odbudowane, to się znajdzie, jak na, jeżeli nie Syria, to się znajdzie inne państwo, które w tamtym regionie, które udostępni bazę Rosjanom. Co jest w Europie takiego, czego nie można zrobić gazem? To znaczy, ja myślę, że armia ma w Rosji bardziej znaczenie psychologiczne. A właśnie. To jest oprócz nafty i gazu coś, co decyduje o mocarstwowości. Czy armia rosyjska ma jakby takie możliwości, czy w ogóle takie przewidywania, żeby na przykład była użyta przeciwko ludności cywilnej, czyli coś w rodzaju stanu wojennego? Uczciwie? Nie ma potrzeby, nie ma sensu. Rosjanie mają tyle struktur bezpieczeństwa wewnętrznego rozbudowanych, że to się mija z celem, co zresztą widać od kilku lat w Czeczeniu. Od 2003 roku tam stacjonują jednostki armii rosyjskiej. Ale była 42 dywizja zmechanizowana, teraz podzielona na 3 brygady. W pełni rozwinięte, które tam stacjonowały. To chłopcy się strzelali pomiędzy sobą po pijaku.
raczej niż uczestniczyli w jakichś walkach z Czeczenami. I oni nie są angażowani. Tam jest dostatecznie, tam nie ma dla nich zadań. Oni sobie wychodzą na poligony tylko tak ćwiczą, natomiast nie są jednostki sił zbrojnych, to właśnie najlepiej Kaukaz to obrazuje. Do różnych tam działań, zaczystek czy jakichś ganiania za czasami pojawiającymi się tam jakimiś partyzantami, to w ogóle nie są wykorzystywane. Naprawdę problemy mają wojska wewnętrzne. One tam jednostki wojsk wewnętrznych w Inguszetii parę lat temu dodatkowo też rozwinięto kolejny pułk. Wojska wewnętrzne mają problem. Wszystkie problemy wewnętrzne w Rosji, zresztą podejrzewam, że to musiałaby być super tragiczna sytuacja i nie wiem jaki odpał umysłowy u przywódców rosyjskich, żeby krwi, kości z kości narodu rosyjskiego, czyli armii rosyjskiej użyć przeciwko temu społeczeństwu. To jest, po pierwsze jest to zbędne, jest to przede wszystkim zbędne, nieekonomiczne. To jest tak samo jak parę lat temu odpowiedziałbym na pytanie analogiczne, czy w nas wycelują to pole międzykontynentalne rakiety balistyczne. No oczywiście teoretycznie mogą, tylko po co? Raczej się nie poluje na komary za pomocą młotka. Tak nie obrażając nikogo. Nie ma po prostu najmniejszego sensu, nie ma potrzeby. Co więcej, w odbiorze powszechnym to by było szkodliwe. Ten car już by był wyklęty. To byłaby katastrofa. To byłaby, tu się zgadzam, to byłaby katastrofa. Rosja to jest państwo, które jakby historycznie się cofa, w procesie cofania się. To jest państwo, które już nigdy nikomu nie zagrozi, to są mrzonki, tak samo ja. Ja nie wierzę w to. Jest w momencie ważnym, decydują się losy Rosji. Albo przyczepi się do przestrzeni euroatlantyckiej jako największy okręt, albo odpłynie. Jak działa na planecie rosyjskiej zeszłą jesienią, czasami oglądam, i pokazywali wizytę profesora Brzezińskiego. No, na pewno Państwo wiedzą, większość wie, kto to jest profesor Brzeziński. Była taka przyjemność, oglądałem się to parę razy, oglądałem, bo miałem taką radość, taką satysfakcję po kilkudziesięciu latach. Siedział Miedwiediew, był taki stół okrągły, duży, piękna sala tam przy gabinecie prezydenta Rosji. Siedział Miedwiediew, Ławrow, cała elita rosyjska, a naprzeciwko Brzeziński ze swoim sztabem od Obamy. Co robić, żeby Rosję modernizować? Ten sam Brzeziński, który w 70., kiedy był doradcą Cartera, rozpoczął budowę potęgi Chin po to, żeby Rosję osaczyć od wschodu, tak teraz, bo to jest wielki gracz, nasz wielki rodak, prawda, z Warszawy, z Górnego Mokotowa, teraz prowadzi taką akcję, właśnie żeby Rosję jakby skierować w tą stronę. I także to wszystko to, co Pan mówi, to jest fajne i to jest właściwie ten Pana wykład bardzo interesujący, to pokazuje pochodno tych nastrojów w elitach rosyjskich. W Rosji nikt nie będzie u władzy, jeżeli nie będzie chciał się zbroić, bo go inni będą atakować. Tak samo jak Miedwiediew był na Wyspach Kurylskich i go strasznie krytykowali ci Japończycy, ale to chodziło o to, żeby się przypodobać tym strukturom siłowym, bo wtedy była jeszcze szansa, że on może być kandydatem na prezydenta. On szuka sobie miejsca. Także Rosja już to jest mrzonka. Możemy zapomnieć o zagrożeniu. To znaczy, dlaczego? Rosja może zaatakować Estonię. Ja bym tutaj nie mówił to. To jak będzie działała Rosja, to będzie zależało nie tylko od tego, czego ona chce, ale też od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja w innych częściach świata i w Europie. Także tutaj to nic w historii nie jest dane raz na zawsze. Fukuyama nie istnieje i mówienie, że Rosja nigdy więcej, to też jest mrzonka, tak samo jak mrzonką jest mówienie, że Niemcy nigdy więcej. To jest być może perspektywa jakiegoś odległego czasu, być może nigdy więcej. Ale to jest tylko przypuszczenie, to nie jest... Nie mamy takiej gwarancji. Wystarczy na mapę spojrzeć tylko na globus.
A pozostając przy tych hipotetycznych rozważaniach ataku rosyjskiego na terytorium Polski, jeżeli odrzucamy wersję tradycyjnej okupacji militarnej, zajęcie terytorium kraju, to jakie byłyby cele militarne dla Rosji na terenie Polski? Wymiana rządu. Ale cele militarne. Ale po co? Wojsko do tego? To znaczy... Wie pan mniej więcej, jakie są, że mamy jeszcze ze 3 zakłady zbrojeniowe, które funkcjonują. Na plus produkująca amunicję to 5. Ponad 100. Mamy zakładów ponad 100, są numerze 20 spółek. Dobrze, że wie pan co, ja też jeżdżę na targi w Kielcach. Prawda, piątki ostatnio zamknęły produkcję na pół roku, ale... Tak, i wiem jak to funkcjonuje. Mówię o tych takich, które, dla których warto odpalić rakietę. Takich, co nie ma. No to jest jeszcze, ja widzę 5. No. Także no, są jednostki, to są klasyczne cele wojskowe, natomiast jeżeli są dwie wersje, w tej chwili jest kwestia taka, jak się prowadzi wojnę i nie bawi się w wojnę pod tytułem operacja ku czci ratowania tych, którzy, to znaczy w celu ratowania tych, którzy nie chcą być ratowani, patrz Afganistan, to wtedy się prowadzi, no najlepiej się rozbroić państwo dokuczając ludności. Państwo cywilizowane europejskie w tej chwili jest bardzo łatwo rozbroić kilkoma ruchami bez ataku na cele wojskowe. Przy tej temperaturze, jaka jest obecnie w Warszawie, dwoma rakietami rozwalając elektrociepłownię. Na ten przykład. Tutaj zbrojne nie jest potrzebne żadne ramię. Także dokładnie. I państwo, szczególnie na zachodzie Europy, to wtedy to jest szczególnie przy takiej sytuacji, gdzie oni mają jakąś tragedię klimatyczną przeżywać. Wbrew pozorom nie tak łatwo nawet bardziej zacofany technologicznie przeciwnik, zależy jakie sobie cele wyznacza jeszcze, może sobie poradzić z państwem zdecydowanie bardziej zaawansowanym. Bo ludności na zachodzie nie będzie się chciało wtedy podejmować wojny. Będą przeciwko. Oni będą chcieli tylko, żeby im było ciepło. Czy na pewno Rosja jest jednym z niewielu państw jednonarodowych i jednorodnych religijnie. Już teraz w Europie jest. To też jest. Już nie jest. No nie, no spotkanie z Niemcami czy Holandią to jest... Mam islamską. Tak. Ja mam pytanie troszeczkę nawiązujące do tego, co tutaj było omawiane. Kilka czy kilkanaście dni temu doszły do mnie informacje, że ulega zmianie strategia wojsk amerykańskich. Podobno Ameryka się odwraca plecami od Europy i planuje, że tak powiem, skoncentrować się na tym dalekowschodnim obszarze potencjalnych działań wojennych. To, co pan tutaj mówił, zakłada, że całe najnowocześniejsze uzbrojenie Rosji będzie plasowane akurat w tym rejonie. A jak to wyglądało na wschodzie kontynentu azjatyckiego? Bo Ameryka właśnie ma się podobno teraz przenieść całym tym swoim potencjałem militarnym na zachodnie wybrzeże, czyli na Kalifornię. Te rejony zwrócone twarzą do Kamczatki. To wracam właśnie do czegoś, co mówiłem. Ja nie podejrzewam, żeby Rosjanie przy całym swoim nastawieniu formalnie czy ideowo antyamerykańskim, przy wskazywaniu potencjalnego przeciwnika zagrożenia, żeby się szykowali do jakiegoś konwencjonalnego, wdającej się przewidzieć perspektywy. Znaczy z Amerykanami chyba Amerykanie podobnie. Jeżeli już to uzbrojenie jest tu rozmieszczane i miałoby być kiedykolwiek użyte, to wtedy, kiedy Rosjanie będą w jakiś sposób przekonani, że Amerykanie nie kiwną palcem. Co więcej, że Francuzi nie będą umierać za Gdańskiem na tym przykład. To jest tylko i wyłącznie, to jest coś takiego. Rosjanie próbują utrzymać jedno, szachowanie się z Amerykanami nawzajem. To jest prawda. Groźba wzajemnego zniszczenia. W wymiarze realnym to jak najbardziej wystarczy. Po co coś więcej? A tak Amerykanie są okej w sumie dla Rosji. Niech tylko uznają ich wielkość i niestety Amerykanie nie chcą uznać. Niech tylko uznają, że tutaj jest rosyjska strefa wpływów. Będzie wszystko okej. Mogą się nawet dogadać, utworzyć dum wirat,
wobec pamiętnych Chińczycy. Jak pan w tym kontekście by ocenił, w kontekście tego, jak wygląda w tej chwili obrót kaliningradzki i ostatnie decyzje MSZ-u dotyczące ruchu bezwizowego? Ja chciałbym zobaczyć, jak się będzie wyglądał ten ruch bezwizowy. Tak jak już naprawdę bez problemów ze strony patrolówek rosyjskich na Zalewie Wiślanym będzie się można poruszać po Zalewie Wiślanym. Pytam na to wtedy faktycznie będzie to działało. Także ja już powiem tak. Nie wiem, czy pana sugestia, sugeruje pan, że to jeśli będzie działało, to tylko w jedną stronę. Tak? To znaczy, ja w ogóle nie wiem, ponieważ ten ruch bezwizowy to jest... To znaczy Rosjanie, jeżeli chodzi o kwestie dyplomatyczne tego typu, to mają wybitne zdolności do zmieniania o 180 stopni swojej polityki z dnia na dzień. Mimo podpisanych dokumentów i szczególnie dotyczy to państw, których Rosja nie traktuje jako partnerów. Pierwszą stolicą zauważalną z Moskwy pozostaje Berlin. Na zachód. Proszę Państwa, ze względu na ograniczenia... Przepraszam, przerwamy. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to maksymalnie dwa i będziemy musieli kończyć. To nie wiem, czy ja jeszcze pomogę. Z tych dwóch. W kwestii tego, jak wyglądają, może też trochę ad vocem tego, czy Rosja jeszcze kogoś zaatakuje, czy nie. Jak w kontekście obecnego stanu armii rosyjskiej ocenia pan ostatnią głośną interwencję, czy ostatnią głośną operację, czyli operację Gruz? To znaczy, że nie wiem, pana chyba nie było. Przepraszam, ja opowiadałem. Przepraszam bardzo. Bardzo się cieszę, że dwa pytania zostały dla innych. Ja mam pytanie jeszcze dotyczące tego potencjału zbrojeniowego. Jaka część z tych firm produkcyjnych to jest część, to są zakłady prywatne, sprywatyzowane tak rzeczywiście, nie mówię jak tam w spółeczkach GRU czy PGB, a jaka część to są firmy państwowe, które tam sucho i nie sucho sobie cały czas funkcjonują? Znaczy, jaka część jest, to są prywatne? Tak, jaka część jest po prostu rzeczywiście zdolna do tego, żeby się modernizować, a jaka to są takie molochy, które powołano tylko po to, żeby utrzymać? To znaczy powiem tak, że tutaj tak bym tego nie rozpatrywał. Suchoj to jest moloch. To jest niesamowity moloch, który jest zmodernizowany, jest przedsiębiorstwem od wielu lat. Wykazuje naprawdę, które podjęło grę rynkową, które się modernizuje. I no, jest większość tych dużych molochów jest formalnie prywatnych, czy Almasanti. One zdecydowanie sobie świetnie radzą na rynku. To nie jest kwestia własności, chociaż faktycznie no to są spółki, zamknięte spółki. Znaczy, na rynku, a modernizacja... Modernizacja? To jeżeli o to chodzi, to ja podejrzewam, że tak, prawda, to sobie tylko mogłem popatrzeć po tych zmianach, jakie Niemcy robili, wprowadzali linie technologiczne w zakładach konsumorskich na Damorze, na przykład, czy w Irkucku, gdzie pościągali, czy od Szwajcarów, to bardzo poinwestowali i to te zakłady, które mają pieniądze, to nie rzeczą w Moskwie, tylko inwestują same w siebie, w rozwój. To znaczy, dla mnie najlepszym sprawdzianem to jest dlatego, że to działa, to jest zakontraktowanie pierwszych suchojów tych SSJ, tych superjetów pasażerskich, przez Alitalię do przewozów regionalnych. Znaczy się, że coś już tam potrafią sklepać. No. I coś im tam idzie, to jest naprawdę przyciągają. W tej chwili podejrzewam, że jak u nas by było znalezienie pracy, na przykład w zawodzie tutaj, to jest taki właśnie najlepszy przykład, jak jakiś mechanik silników lotniczych i tym podobnych, to tam znajdą. Doszkalają jeszcze, jest zapotrzebowanie. Są oczywiście takie rzeczy, które sobie nie poradzą, natomiast w ogóle, które sobie nie radzą w Rosji. Iż masz sobie w ogóle nie radzi. Struktura własności, tutaj pan pyta, to powiem tak, że w latach 90. rosyjskie zbrojeniowce to się porobiło tak, że te wszystkie zakłady były formalnie państwowe. I one były w gestii regionów, ta Rosja się rozkładała i państwo, właściwie Moskwa straciła nad nimi kontrolę. Wie pan, jak odzyskali kontrolę? To jak centralna Moskwa odzyskała kontrolę? Właśnie prywatyzując. Formalnie prywatyzując te przedsiębiorstwa. Dopiero odzyskali nad nimi kontrolę. I część właśnie została zmodernizowana. Także no, część, która coś produkuje, sprzedaje, żyje z tego, działa, no to nie ma problemu. W Rosji to jest w tej chwili przepaść. Są przedsiębiorstwa zbrojeniowe, które są na poziomie światowym i funkcjonują bardzo dobrze. Są
notowane w pierwszej setce przedsiębiorstw zbrojeniowych świata. I są takie, które z molochy zatrudniające zdecydowanie, nie wiem, kilkakrotnie więcej ludzi ze starymi liniami produkcyjnymi, które ta władza się w tej chwili zastanawia, jak w miarę bezboleśnie dobić bez protestów ludności. Bo one są właściwie nikomu do niczego niepotrzebne. Armia u nich nie zamawia, ponieważ armia, jak dostała pieniądze rosyjskie, to zaczęła wybrzydzać. Czy ewentualnie ostatnie jeszcze jedno pytanie może być. To ostatnie przynajmniej. Czy istnieje jeszcze jakieś embargo na wysoką technologię pod potrzeby Rosjan? Czy oni mają jakieś blokady na nową myśl, która na Zachodzie, czy w tych krajach wysoko rozwiniętych została udostępniona? Podejrzewam, formalnie czegoś takiego nie ma. Nie ma na przykład takiego porozumienia, to znaczy samą ustawę jeszcze tam amerykańskie kongresowe. To jak dalej. Kiedyś Gomykon był przecież. Tak, ale faktycznie to Amerykanie obostrzenia mają. Amerykanie na przykład wkładą łapę na własne technologie, żeby tych technologii, które kiedyś na przykład odstąpili Francuzom, czy Niemcom i tym podobnym, to trzymają, to są nasze patenty i na przykład w końcu jak doszło do kontraktu na Mistrale, tak, ale bez naszych technologii. Amerykanie po prostu tylko i wyłącznie pod tym warunkiem, bo musiał, no Nicolas Sarkozy musiał, bo ratował własną stocznię, a bracia Muscale pomogli, tak jak my pomogliśmy Francuzom w podobnej sytuacji, zamawiając dla swojej pierwszej niszczyciele. Po prostu w ramach ukłonu pod adresem władz Francji. Po co te Mistrale Rosjanom potrzebne, to ja do dziś dnia nie wiem. No ale tu. Tak, to myślę, że... Jeszcze może jedno takie końcowe, zamykające. Czy te informacje, które Pan nam zaprezentował w tej prezentacji, to są ogólnodostępne, czy to jakimiś kanałami z białego, że tak powiem, szpiegostwa, czy bardziej utajnionego? Tak, nie ma informacji niejawnych w świecie. Jest każda informacja pierwotna, każda informacja pierwotna jest jawna. Trzeba po prostu czasami poszukać. Są dopiero informacje, z którym się nadaje klauzula, ale one zawsze pierwotnie są jawne. Chyba, że już są pozyskiwane przez osobę, która je pozyskuje z założeniem, żeby nadać im klauzulę. No ale obecnie jest to coraz bardziej trudne. Że tak samo, no śmieszne było już ileś lat temu u nas, jak jeszcze były zakazy fotografowania gdzieniegdzie na drogach kolejowych, w momencie, kiedy już były w raczkującym internecie zdjęcia satelitarne. Ale proszę, nadal nie wolno fotografować. Świetnie. No są tam. Absolutnie. Ja byłem przykładowo w zeszłym roku w Smoleńsku, to tam wszędzie tablice są na tych, przy tych murach jednostki porozstawiane. I żołnierz soldat chodzi. Oj, bo ich nie zdjęć. Żołnierz powinien zjechać. Z przyzwyczajenia. Tajne pozostaje ukompletowanie jednostki, dostępność amunicji na lot pilota. To są informacje, które świadczą o gotowości. Bardzo trudno. To znaczy w sumie w tej chwili jeszcze tajną informacją to jest jakby co, gdzie, czym i kiedy. To jest naprawdę niejawna informacja. Wszystko wreszcie można w jakiś sposób wybadać, wyśledzić i tylko że nie każdemu się chce. Wiadomo, że żadne państwo nie będzie z własnej woli przedstawiać skompletowanych takich informacji, proszę bardzo, chociaż pojawiały się w latach 90. na fali głosności i końca historii takie pomysły w Europie, że pojawiały się resorty obrony, które publikowały pełne dane na temat swoich sił zbrojnych w internecie. Proszę spojrzeć na Zachodzie. Niemieckie Ministerstwo Obrony nigdy czegoś takiego nie zrobiło. No Rosjanie też raz mieli taki pijany rok, jak się Związek Radziecki rozpadał, że nawet dziennikarze wpuszczali do bazy strategicznych samolotów. Dokładnie, natomiast ci, którzy dbają o siebie, proszę nas szczególnie, wystarczy, no są różnice. Jeżeli ktoś chce, to na otwartym Google jeszcze, dopóki nie będzie ze względu na aktę zamknięty, to na otwartym Google mapie można zobaczyć dokładnie, jak wygląda nasza baza na Oksywie. Proszę znaleźć którąś bazę Bundesmarine. Są wypikselowane. No takich mamy dobrych przywódców. No w związku z czym zachęcamy do poszukiwania informacji, które nas wydają. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi za przyjęcie.